Hej, witam was na kanale Hajkar. Z tej strony Michał i zapraszam na test Kia e-Soul. Obecna już trzecia generacja zadebiutowała na polskim rynku w 2019 roku, a ostatnio przeszła drobne zmiany podczas liftingu. Teraz Soul oferowany jest wyłącznie w wersji czysto elektrycznej, stąd przedrostek e w nazwie, który natomiast zniknął w modelu Niro, z którym Soul dzieli napęd i ze względu na cenę też trochę konkuruje. Niro odważnym designem mocno wyróżnia się na ulicy, ale co w takim razie można powiedzieć o tym kwadraciaku, za którym oglądają się praktycznie wszyscy? Tym bardziej w tym błękitnym jak niebo kolorze Surf Blue, który jest bez dopłaty. Na pewno nie jest to mój kolor, ale muszę przyznać, że do Soula całkiem pasuje. Oprócz niego mamy kilka metalików, za które musimy dopłacić 2,5 tysiąca złotych i za dodatkowy 1000 możemy je połączyć z kontrastującym dachem. Z przodu widzimy lekko kwadratową maskę z ciekawym wgłębieniem, bardzo smukłe reflektory połączone listwą z logo Kia, chowającym się za szybką, osobno umieszczone kierunkowskazy i trochę czarnego plastiku ze srebrną listwą w dolnej części. No i mamy też tutaj klapkę chowającą gniazdo do ładowania. Profil jest bardzo prosty. Srebrne relingi, czarny słupek A oraz plastik w oku szyb, które optycznie odcinają dach od reszty nadwozia, duża lusterka i czarny plastik wraz ze srebrną listwą na progach, które niestety nie są zakryte przez drzwi. Na koło składają się tutaj jedyne dostępne felgi 17-calowe z takimi nakładkami aerodynamicznymi, a także opony 215x55. Tył jest zupełnie płaski i o ile przód mi się naprawdę podoba, profil jest ok, to ten tył kompletnie do mnie nie przemawia. Brak nawet delikatnego spoilera, ogromna szyba i te lampy połączone czarnymi listwami formujące taki prostokąt. A w dolnej części ponownie czarny i srebrny plastik. System bezkluczykowy działa w standardowy dla Kia sposób, czyli za każdym razem musimy używać tego czarnego guziczka. Wymiary pokazują również, jak bardzo jest to niecodzienny samochód. Jest to crossover z segmentu B, na co wskazuje długość poniżej 4,2 metra i rozstaw osi 2,6 metra. Za to szerokość 1,8 metra aspiruje już do segmentu C, a tym bardziej wysokość ponad 1,6 metra, która jest praktycznie na poziomie Corolli Cross. Prześwit wynosi 153 mm, a masa własna waha się od 1,5 do 1,7 tony. Takie wymiary przekładają się na bagażnik o pojemności 315 litrów, ale uzyskujemy ją dopiero po opuszczeniu podłogi, co skutkuje ogromnym progiem wyładunkowym. Mamy tutaj sporo gołego plastiku na boczkach i jeden haczyk, a pod podłogą organizer. Półka, co ciekawe, nie podnosi się wraz z klapą, tylko musimy ją tak ręcznie złożyć. Przynajmniej wchodzi ona pod podłogę, ale tylko gdy ta jest w wyższej pozycji. Oparcie kanapy możemy złożyć w proporcjach 2 trzecie do 1 trzeciej. Pojemność wzrasta wtedy do 1339 litrów, a podłoga jest praktycznie płaska, tylko po jej opuszczeniu tworzy się ogromny uskok. A do tego pasy mają takie fajne uchwyty, więc nie będą się plątały. Standardowo dla nowych elektrycznych Kia powinien być tu jeszcze bagażnik pod maską, ale Soul takiego nie posiada. Posłuchajmy, jak zamykają się drzwi. Z przodu jest solidnie, a z tyłu dźwięk jest bardziej głuchy. Tylne drzwi otwierają się naprawdę szeroko i wchodzenie tutaj byłoby łatwe, gdyby nie tak szeroki próg. Przy wzroście 1,72 m, siedząc sam ze sobą, mamy mnóstwo miejsca przed kolanami, przypominam segment B. Pod fotelem opuszczonym maksymalnie można spokojnie włożyć buty, a nad głową ogrom wolnej przestrzeni.
Co więcej, UDO są tutaj całkiem dobrze podpierane i nie czujemy się jak na przykład w Toyocie BZ4X, gdzie kolana mamy za wysoko, co jest po prostu niewygodne. Nawet na środkowym miejscu nie siedzi się źle i spokojnie mógłbym tutaj przejechać krótszą trasę. Tym bardziej, że oparcie kanapy jest dosyć mocno pochylone, więc jest naprawdę wygodnie. Kanapa jest też bardzo delikatnie wyprofilowana. Są wejścia Isofix. Zagłówki regulują się w takim stopniu, a na środku w wersji M nie ma podłokietnika, który jest dopiero w bogatszych. Drzwi wykończone są dobrze jak na segment B, ale bardzo kiepsko jak na taką cenę. Od góry mamy twardy plastik. Całkiem ładnie wygląda to jasne wykończenie 3D przy klamce. I na szczęście jest chociaż miękki podłokietnik. Kieszenie są małe. Tył fotela jest twardy. Mamy gazetownik tylko po stronie pasażera, a na środku brak nawiewów, ale znalazły się dwa wejścia USB-C. Z przodu jest równie dobrze co na kanapie. Mimo, że siedzimy tutaj mega wysoko, czego ja akurat nie lubię, a pozycja jest trochę jak na krześle, to pod względem ergonomicznym nie mam się do czego przyczepić. Wyłącznie moja preferencja. W wersji M fotel kierowcy regulowany jest manualnie w 6 kierunkach, bez regulacji odcinka lędźwiowego, a fotel pasażera tylko w 4, bez regulacji na wysokość, którą to możemy zmienić w mocowaniu pasa. Oparcie jest zaskakująco wyraźnie wyprofilowane, czego nie można powiedzieć o siedzisku, które w dodatku jest zdecydowanie za krótkie. Tutaj mam tapicerkę w pełni materiałową, ale w wyższych wersjach możemy wybrać też w części skórzaną i oczywiście będzie to skóra ekologiczna. Deska rozdzielcza wygląda zupełnie inaczej niż w pozostałych modelach Kia, które coraz bardziej się do siebie upodabniają. Tutaj mamy jeszcze klasycznie ekran wkomponowany w kokpit i sporo fizycznych przycisków. Kierownica również się wyróżnia na tle całej gamy. Jest w pełni okrągła, nie ma żadnych spłaszczonych powierzchni, jest skórzana i w miarę miękka, a przyciski po obu stronach ułożone są w okręgach. Mamy tutaj również łopatki, które tak jak w innych modelach elektrycznych służą do zmiany mocy rekuperacji. A, no i kolejny mankament w wersji M, czyli brak automatycznych wycieraczek. Za kierownicą znajdziemy też ekran zegarów cyfrowych, a tak naprawdę to trzy ekrany. Po lewej stronie widzimy pojemność akumulatora, jednak nie w procentach, tylko w takich prostokątach, a także zasięg. Po prawej prędkość i aktualne użycie napędu, a na środku mamy cały komputer pokładowy. Jest on całkiem logicznie poukładany, tylko za jego pośrednictwem sterujemy też ustawieniami asystentów jazdy, których opisy często wyświetlają się tylko w części i musimy zgadywać, jaka funkcja się tam kryje. Jedynie w trybie sport delikatnie zmienia się ich wygląd, czyli po lewej stronie pokazuje się pasek z używanym momentem obrotowym. Za to na środku mamy ekran głównych multimediów umieszczony w takiej jakby ramce. W wersji M ma on 8 cali, a także kilka przycisków po bokach i osobne pokrętła. Jest to system bez nawigacji, który nie wygląda tak dobrze jak ten nowszy, który znajdziemy na przykład w Kia Sportage. Ten tutaj ma zdecydowanie gorszą jakość. Grafiki wyglądają już przestarzale i jest dosyć ciemny, ma bardzo mało kolorów. Jego procesor też nie jest najszybszy, ale system jest mało rozbudowany, więc nie jest to wielkim problemem. Za to jego największym plusem jest fakt, że Apple CarPlay i Android Auto są bezprzewodowe w odróżnieniu od systemu z nawigacją, gdzie mamy wszystko po kablu. Jeśli chodzi o audio, to mam tutaj podstawowy system z 6 głośnikami, który gra normalnie i niczym się nie wyróżnia. Ale w wyższych wersjach mamy audio Harman Kardon z 10 głośnikami. Jest tutaj również kamera cofania, która ma jednak bardzo słabą jakość, ale przynajmniej linie skręcają się wraz z ruchem kierownicy. Poniżej widzimy fizyczny panel jednostrefowej automatycznej klimatyzacji, który jest przejrzysty i banalny w obsłudze. Pod nim duża półka na telefon z wyjściami USB-A oraz C, a także 12 V.
Na konsoli centralnej widzimy starter silnika, pokrętło wyboru kierunku jazdy, a także przyciski od zmiany trybów jazdy, które możemy delikatnie konfigurować. Oraz auto hold, który musimy włączać po każdym uruchomieniu auta. Nad lewym kolanem mamy kilka przycisków funkcyjnych, a na podsufitce przycisk SOS. Kolejną oszczędnością w wersji M jest brak elektrycznego składania lusterek, a także szyby bez trybu auto. Jedynie ta kierowcy może być opuszczana automatycznie, ale przy jej podnoszeniu musimy już ciągle trzymać przełącznik. No i to lusterko, które musimy ręcznie przełączać w tryb nocny. Przy takiej cenie to boli. Wykończenie Soula jest ponownie na dobrym poziomie jak na segment B, ale fatalne jak na cenę. Daszek jest zupełnie twardy, tak jak pod szybie, ale reszta kokpitu wykończona mile miękkim tworzywem. Poniżej już wszędzie twardy plastik, włącznie z całą konsolą centralną. Środkowy podłokietnik jest nieregulowany i akceptowalnie miękki. Drzwi niestety są dokładnie tak samo wykonane jak tylne. Więc wszędzie mamy twardy plastik. Ten jasny element dekoracyjny wokół klamki. I jedynie miękki jest podłokietnik. Jednak wersja M ma jedną przewagę nad tymi bogatszymi, ponieważ nie znajdziemy tutaj praktycznie wcale pianoblek, za co ogromny plus. A w tych bogatszych wokół ekranu i pokrętła skrzyni biegów będzie go sporo. Dobra, to zobaczcie jeszcze schowki i idziemy pod maskę. I co ciekawe, mamy tutaj podnośniki, a osłona silnika wygląda mega groźnie jak jakiś Transformers. Do wyboru mamy tutaj dwa warianty mocowe, oczywiście z napędem na przednią oś. Słabszy z mniejszą baterią i mocą 136 koni mechanicznych, a także ten, który mam do testów o mocy 204 koni mechanicznych i takim samym momencie obrotowym 395 Nm. Ale, zanim przejdziemy do pomiarów, musimy wyłączyć system ISA, który jest naprawdę wkurzający, tym bardziej w tej wersji bez nawigacji. Dobra, więc sprawdźmy, jak ten napęd poradzi sobie w próbie 0-100, której Kia deklaruje wynik 7,9 sekundy, a także w dwóch nowych, które będę uwzględniał w nagrywanych autach od tej pory.
Jak widzieliście, czas 0-100 udało mi się zrobić w 7,2 sekundy, a także 7 sekund. Jednak nie wiem czemu za każdym razem aplikacja pokazywała, że wynik nie jest miarodajny, mimo że połączenie było perfekcyjne. Mierząc na bazie prędkościomierza, który przekłamuje około 3 km na godzinę, czas to 7,5 sekundy. Hamowanie ze 100 km na godzinę zajęło mi 39,6 metra i tutaj wynik już jest miarodajny. A czas 50-150 to 12,2 sekundy. Więc są to naprawdę dobre czasy przyspieszeń, ale jak to w elektryku, czyste odczucia są jeszcze lepsze. Podczas jazdy w mieście sama reakcja na gaz działa cuda. Kiedy potrzebujemy na przykład kogoś wyprzedzić lub wyminąć, albo uciec ze skrzyżowania. Chociaż jeśli chodzi o ruszanie, to nawet na suchym asfalcie, przy rozgrzanych oponach, zerwanie trakcji jest bardzo proste. I to nawet pomimo, że na początku napęd sam ogranicza przekazywany moment obrotowy na koła. Ale nawet ruszając z pedałem przyspieszenia wciśniętym do 75%, od świateł do następnych świateł będziemy pierwsi. Tak naprawdę, dopiero od prędkości 100 km na godzinę nie czuć takiego kopa w plecy przy kickdownie, ale dynamika dalej pozostaje bardzo dobra. Na odczucia duży wpływ mają także tryby jazdy, ponieważ mocno zmieniają one chęć soula do reakcji na gaz. I tak, tryb Sport sprawia, że jest ona naprawdę natychmiastowa, a tryb Eco znacznie ją usypia, nie mówiąc już o Eco Plus. Ale ile energii będzie nas kosztowała taka jazda? Test przeprowadzałem w upalnej pogodzie, więc i tak lepiej niż zimą, ale klimatyzacja miała co robić. W mieście osiągałem wyniki od nawet 7,3 kWh na 100 km przez 9, 11, 12, 13 czy 14, po 17, a maksymalnie 19 kWh na 100 km na krótkiej trasie z mega nagrzanym wnętrzem. Myślę, że takie wyniki głównie można zawdzięczać rekuperacji, która działa świetnie. Ma 4 tryby intensywności, a po przytrzymaniu lewej łopatki możemy się zatrzymać bez naciskania na hamulec. Jednak nie możemy tego włączyć na stałe, więc nie ma mowy o one pedal driving. Więc średnio w mieście powinniście się zmieścić w 13 kWh na 100 km, co jest naprawdę dobrym wynikiem. Przy prędkości 90 km na godzinę Solus używa 14,5 kWh na 100 km, przy 120 już 20,5, a przy 140 aż 27 kWh, co skutkuje marnym zasięgiem 235 km i jasno pokazuje główne przeznaczenie Soula. Z całego testu i przejechania 400 km średnie zużycie energii miałem na poziomie 14 kWh na 100 km, a chętnie korzystałem z jego osiągów. Akumulator ma tutaj pojemność użyteczną 64 kWh, co oznacza, że naładowanie go do pełna ze zwykłego gniazdka w domu zajmie nam 29 godzin. Z wallboxa możemy ten czas skrócić do 7 godzin, ponieważ ładowarka pokładowa ma moc 11 kW. Soul może też przyjmować prąd stały do mocy 77 kW, co, powołując się na kije, oznacza, że z odpowiednio mocnej ładowarki do 80% naładujemy się w 54 minuty. Zobaczmy teraz, jak Soul poradzi sobie na nierównej drodze.
i jest naprawdę dobrze. Zawieszenie jest zdecydowanie nastawione na komfort, mile wybiera nierówności na drodze i zbytnio nie podskakuje. Na pewno pomaga tutaj też wysoki profil opony, która sama w sobie amortyzuje sporo niedoskonałości. W zakrętach możemy się tylko upewnić, że jest to miejskie auto do szybkiej jazdy, ale tylko na wprost. Soul jest bardzo podsterowny, a nadwozie mocno się wychyla przy szybszej jeździe. Układ kierowniczy jest lekki i nie ma żadnych aspiracji sportowych, więc pasuje do reszty auta. Wyjedźmy teraz na autostradę. Tutaj, pomijając zasięg, Soul zachowuje się bez większych zarzutów. Elektryki zwykle wyciszone są lepiej od samochodów spalinowych w danym segmencie, ponieważ nie mamy tutaj dźwięku silnika, który zagłusza większość szumów. Soul wyciszony jest poprawnie. Przy prędkościach ekspresowych słychać już opływ powietrza przy słupku A, a także szumy opon. Ale jak na samochód miejski, jest to akceptowalne. Każda wersja w standardzie ma też tempomat adaptacyjny, działający w pełnym zakresie prędkości. Sprawuje się on naprawdę dobrze i nie przełapałem go na większym błędzie. Jeśli nie wyłączymy systemu ISA, może on współpracować także z kamerą odczytującą ograniczenia prędkości i wtedy jednym kliknięciem możemy się do niego dostosować. Ale bez danych z nawigacji samochód często się gubi, więc jest to umiarkowanie użyteczne. Za to bardziej użyteczny jest asystent pasa ruchu, który może nas utrzymywać pośrodku pasa i działa całkiem dobrze. Często jednak nie widzi krawężnika jako granicy pasa ruchu i może mieć problem z ostrzejszymi manewrami. Więc te strzykany zdał tak na styk. Przejdźmy teraz do ujęć nocnych. Po otwarciu auta włączają się reflektory, pod lusterkami brak oświetlenia, a z tyłu włączone lampy. Bagażnik jest w porządku oświetlony przez żarówkę, a w kabinie zarówno z tyłu jak i z przodu mamy również żarówki, jednak całkiem mocne. Tak prezentuje się wnętrze po odpaleniu. Z tyłu nie widać przełącznika szyby, a oświetlone są tylko wejścia USB. Z przodu dobrze widoczne zegary, na kierownicy wszystko podświetlone, tak jak nad lewym kolanem i na drzwiach, oprócz regulacji lusterek. Przestrzeń na nogi nieoświetlona, a na środku wszystko ładnie widoczne. W całkowitej ciemności kamera cofania, jak na swoją ogólną jakość, radzi sobie przyzwoicie. Pod podłokietnikiem ciemno, a w schowku przed pasażerem żarówka. Na podsuficie widzimy tylko przycisk SOS, a w zasłonach żarówki włączane ręcznie. Więc ogólnie bez fajerwerków, ale w wyższych wersjach wyposażenia, w tych białych elementach, możemy mieć ładne oświetlenie kameralne. Na zewnątrz, z przodu widzimy reflektory full LED. Tak jak osobne kierunkowskazy i światła przeciwmgielne. Na lusterku LEDowy kierunek. A z tyłu LEDowe są tylko światła pozycyjne i stop, a reszta na żarówce. Chociaż wnioskując z konfiguratora, w bogatszych wersjach są chyba lampy w pełni LEDowe, ale tablica rejestracyjna niestety pozostaje podświetlona żarówkami. Tak świecą reflektory na postoju i pomimo, że mają one manualne poziomowanie, to jak na kije świecą one naprawdę dobrze. Wiązka jest całkiem szeroka i mocna, a światła drogowe również zaskakują na plus, świecąc wysoko.
Podczas jazdy naprawdę sprawiają one dobre wrażenie i tutaj nie mam na co narzekać. Jednak narzekać mogę na asystenta świateł drogowych, który działa fatalnie. Naprawdę, z gorszym jeszcze nie jeździłem. Co chwilę oślepiał kierowców, włączając światła drogowe, mimo że widoczność była wzorowa, jak na noc. Nie było żadnego deszczu czy mgły. Być może jest to kwestia tylko tego egzemplarza, no ale tego nie mogłem sprawdzić. Przynajmniej przy wyższych prędkościach do samych reflektorów nie mam większych zastrzeżeń. No i porozmawiajmy teraz o tej cenie. Ta zaczyna się od 171 tysięcy złotych za wersję z mniejszą baterią i wyposażeniem M. Aby kupić większą baterię z mocniejszym silnikiem, musimy dołożyć kolejne 15 tysięcy złotych i to myślę, że jak najbardziej ma sens. A dopłata do każdej następnej wersji wyposażenia to około 10 tysięcy. Podstawową wersję M oglądaliście przez cały test, więc dokładnie wiecie, jak wygląda. I tak naprawdę z zewnątrz nie różni się zbytnio od tej najbogatszej, która ze wszystkimi pakietami kosztuje 218 tysięcy złotych. Za optymalne rozwiązanie uważam oczywiście ten większy akumulator i żeby wyposażenie było jakkolwiek adekwatne do ceny, to przynajmniej wersję L, która z ładowarką pokładową 11 kW i metalikiem to wydatek 201 tysięcy złotych. I przechodząc do podsumowania, Kia e-Soul jeździło mi się bardzo dobrze, tak naprawdę jak każdym elektrykiem. Jako, że mieszkam w mieście i większość testu poruszam się w obszarze zabudowanym, to nie ma nic lepszego niż napęd elektryczny, tym bardziej z tak mocnym silnikiem. Oczywiście jest drogo, ale niestety są to ceny rynkowe podobne do innych marek w tym segmencie. Soul jest na pewno bardzo przestronny w kabinie i jak na obecne czasy dalej całkiem analogowy, co dla niektórych będzie dużym plusem. Jednak ja przy takim pułapie cenowym wolałbym dopłacić te 10-15 tysięcy złotych i wybrać Niro EV, które jest segment wyżej, bardziej nowoczesne, lepiej wyposażone i według mnie ładniejsze. Także dzięki za oglądanie. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, a także łapki w górę dla nakarmienia algorytmu. I widzimy się w sekcji komentarzy. Bye!